Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve Together ze mną Izayuki. Jaho! I tak zaczynamy na szybko, bo idą psy. Gdzieś. Więc sobie... A mam włócznie? Mam kask. Tylko założę jeszcze plecak, żeby idą było ładnie psy. Widać. Nie wiem, czemu zawsze widać. Co? Nie wiem, czy wspominałyśmy o tym, jak jednego razu nagrywałyśmy i musiałaś na chwilkę wyjść, a ja tu zostałam sama i przybiegły psy. A właśnie, bo teraz są psy... o takie. Ogni, o właśnie, palące się. Nie tak. Wszystkie, ale część z nich taka jest. Takie, widać, że są takie czerwone. Gdzie twoja Abby? O, jest. Idzie, bo ona tam walczyła z jednym. To jej pomogę. A, trafił mnie, no. Głupi pies. Elegancko. I po psach. Tak, wracając do tego, co jej zamówiła, była kiedyś sytuacja, że właśnie musiałam odejść od kompa, a nie włączyłam pauzy. I zostałam, mówię tutaj, chroń mnie. No bo chciałam sobie po skrzynkach rzeczy porobić, dlatego. No i nie spodziewałyśmy się niczego, a kompletnie zapomniałam, że przecież tutaj jeszcze psy mogą przyjść. No i wtedy nam przyszły, ale Iza mnie ładnie obroniła. Elegancko, nawet nie umarłam. Ej, Zia, dobra. Mam jakieś mięska, to może ja nawet te potworne mięsko wysuszę. Coś by się przydało pewnie, żeby rozpalić w zimnym ognisku, co? O nie, psują się nam te kulki, ale to najwyżej się zbiera nowe, no trudno. I jeszcze czemu popiół mamy w kamieniach? A nie wiem. Nie wiem, pewnie, może Korle wpadł na serwer raz. Dobra, wiesz co, nie wiem, ja bym się przeszła po zewnątrz może trochę. Dobra, to czekaj, tylko schowam tego złotego nuggetsa, bo mam, niepotrzebny mi jest. A, i trzeba... To może nie jest mi potrzebna latarnia, nie? Jedna ani druga. Znaczy jedną coś możesz wziąć. Nie. Zostawię tą, co stoi. Mogę ją postawić na ziemi? Czy ona się będzie psuć na ziemi? Możesz ją postawić i wyłączyć. Ale weź sobie w ekwipunek jedną. Wezmę tą, co jest na głowę. Dobra. Bo wtedy przynajmniej nie muszę... Mogę walczyć, a nie muszę... No, pochodni jakoś specjalnie ten. Zimny kamyk. Dobra, chyba jest zimny. Aha, ja muszę coś zjeść jeszcze i możemy ruszać. To mogę dorzucić. No jak mięsko, lód, marchewka i zrobimy na przykład tak. Asparagusy. A coś z tych lesser glowy berry można zrobić? No właśnie dorzucam to jako wypełniacz. Ach, fajnie. Bo tam chyba kret jest potrzebny, żeby można było zrobić to, co ci mówiłam, na głowę takie na podczerwień. Ojej, czemu mam, że jest mokro? To jeszcze bo padał deszcz przed chwilą, no. Ale to dobrze, bo on tak trochę chłodzi wtedy. Mam mało drewna, nie wiem czy... Ja nie mam wcale przy sobie. Właśnie, to do ognisk. Mamy tu? Nie mamy. A nie, dobra, ognisko to się zimne robi z czegoś innego. Dobra, to możemy w sumie iść. To jest dopiero wieczór, nie potrzebujesz. Właśnie patrzyłam, czy działa. Możemy... Poczekaj, spójrzmy na mapę. Lewą stronę w sumie mamy tutaj odsłoniętą. Możemy pójść tutaj... No właściwie tak. W dół? W prawo i w dół? No. W prawo i w dół, na skrzyżowaniu tam za ulem, nie? No. Że tak powiem. O, zobaczki, w ogóle wieczór jest króciutki teraz. No. I jest ciemno. I jest Abigail, ciemno. Chodź. Tu i... no, gdzieś tu w dół? Za rzeczką. Może coś znajdziemy ciekawego. No tutaj. Ja sobie... Przydałoby się pociachać trochę drzewa pod bazą, co? No. O, świetliki. Czy miałyśmy łapać świetliki jeszcze do czegoś? Można doładować. A właśnie, wzięliśmy kółek do doładowania. A nie masz siatki przy sobie? Nie, nie mam. Tyle tych kulek nazbierałyśmy. No nie. A, trudno. Jeszcze się psują. No. Dopiero mówiłyśmy, że się psują. A ja mam 38% swojej latarni. Pięknie, pięknie. Mam wrażenie, że wiesz co, nie, tutaj będzie koniec. Nie ma co tu wchodzić. Musimy dalej skręcić w prawo. Na samym dole będzie koniec? No, widać, rzeczka. Że kryjemy mapę. Że... Chcesz rozwijać ludzi OCDC? OCD. Świetne te krety wydają dźwięki. A jestem głodna już? Ja sobie zjem kulki. No nie, tu jest takie coś, co by przeskoczyć można, żeby przejść dalej. O ja. Można tratwy robić. Ale to chyba trzeba było sprototypować najpierw. Wtedy wskakujesz na tratwę i z tratwy na ląd. I można sobie takie mostki tworzyć. Dziwne. No tam dosłownie brakuje położenia jednej deski. A faktycznie. Ojejku, jak dziwnie się wygenerowało. Izią.
Zium. Aha, no tak. Nie wiem, gdzie jest Chester. Przy wejściu do jaskini prawdopodobnie, tak? Tak, no. Przy tym, co my wchodziłyśmy, czyli w sumie niedaleko, tu od ciebie na północ teraz powinien być. Chyba tak jak ta skrzynka gdzieś, nie? Nie, bardziej, w lewo bardziej. Jest. A nie, masz tu strzałkę w dół, no. Idę, zobaczę. O, jak się szybko noc skończyła. No, bo lato. A no mamy tak. Lato. O, jest Chester, ale bronią go jakieś okrutne nietoperze. A, no tak, bo wychodzą z jaskini. Nietoperki. Ale nie atakują mnie. A będą. Ale podeszłam do nich, powarczały i zaatakowały Chestera. Aha, no. Też tak można. Dobra, mam go. Idę do ciebie. A, bo przydałoby nam się znaleźć więcej... O nie, mi już gorąco. 69 stopni, 70 stopni. No pięknie. O nie. 30. Co to tak? Nie mam łopaty przy sobie. A, to jest nie do zebrania, dobra. Ale ja bym zrobiła łopatę. Ja mam jak coś. To wykopię to. I na... nie tym. A nie da się tym palić? Zaraz, jest, można. Trochę się ogrzeję, ochłodzę. Tutaj też widzę, że jest koniec. Tutaj było to do odgrywania, ale nie znalazłyśmy więcej. To w sumie możemy iść do góry w lewo w takim razie, gdzieś tam pod bagna. Złapałam kreta. Dobra. W sensie... U kotu piłam kreta. Uuu. To nie kot. To nie kot. Kociszop. Walczyłam z kretami, kociszop. Walczyłam z kretami w realnym życiu, żeby nie wyjadały rzeczy w ogródku, więc warzywnym. Powiedzmy, że to samo. Wiesz co, krety w porównaniu do... O, chyba mi ciepło. Chyba mi ciepło. O, gorąco mi. Jak ja mam się ochłodzić, niby? Ognisko tu masz. Okej, dzięki. Gorsze od kretów są pieski, te polskie pieski one się chyba nazywają. To są chomiki polne, które występują w Polsce. To jest taki... wygląda jak duży szczur, tylko nie ma ogona. Takie grube jest. Ło, one są najgorsze. One jak wejdą w rządkę, powiedzmy, marchewki w polu, jak masz kupę marchwi, to cały rząd po prostu widzisz, jak te marchewki znikają, jak w bajkach. Co ty? No, chłodzisz się? Ja przed chwilą się chłodziłam właśnie. Aha, to co, idziemy dalej? Ochłodziłaś się? Kamień ochłodzony? Tak. Mhm, kamień ochłodzony. Mieliśmy kota jednego, który na nie agresywnie polował i przynosił wszystkie... No wiadomo, no, ukatrupił jak to kot, prawda? No. Zniósł jednego razu, nie powiem kilkanaście, ale nie wiem, czy nie kilkanaście jednego roku przyniósł na podwórko tych chomików. No to jest szkodnik, no, jak pracujesz w polu i masz... rolnictwo, no to musisz się tego pozbyć, bo inaczej będzie problem. Walczymy z nimi? No, kurde. Ale jakie one są świetne. I ładne. O, a co z nich lecą stroje? O, Abigail, wyluzuj już. Dobra, zostaw tego motyla. Bo mamy tak, lalkę, ale lalkę mamy w bazie, nie mamy tego. Mirror costume i mirror... Na pewno nie mamy. Aż sobie założę. Ale tu jest crackdoll. To chyba, a może nie mamy w takim razie? To weź, no, może. No, potrzaskanej nie mamy. Jak na masz pewno miejsce, to weź potrzaskaną, bo tą sukienkę mamy. Chcesz iść tam zobaczyć następną scenę? Nie, następna scena potrzebowała chyba blacksmith? A blacksmith? Coś tam było, z innej podłogi trzeba zobaczmy znaleźć. Zobaczmy w książce. Albo wrócić tak, do blacksmith. Niej. The doll i the blacksmith. To musi, no, trzeba znaleźć gdzie indziej, nie wiem gdzie. Może więcej... A ten, co jest na manekinie, to kto to jest? Już patrzę. Czy podniosłam go teraz? Co jest opisane? Three costume, dobra. A, to jest ten, no, co na początku. Drzewo. Nie ma tu więcej manekinów, żeby postawić na nich ubranka? O, szkoda. No fajnie, bo może można zrobić, wiesz? Trzeba było przejrzeć. Może można zrobić i przynieść? No. Nie wiem. Sobie zmienię. Jak to się może nazywać? Zdejmij te, bo się ugotuję w tym. Wszystko ma... Były chyba manekiny. Manekin? W sumie to jest. Z pajęczyny. A to nie mamy przy sobie chyba nic na to. No i trzeba by było, no, zrobić prototyp. Ale to, no, dobrze nie, wiedzieć. Nie, Chester jest pusty, więc... O, to się przyda. No, a wracając do tych piesków. Jednego razu wraca z pola nasz kot, targając jak zwykle ukatrupionego pieska polnego. Ale był ten piesek tak wielki był ten chomik do niego, że niósł go między przednimi łapami, jak wszędzie się potykał od niego. Ojej. No. Ojej. No szkoda, no, bo to takie chomikowato podobne, no ale szkodnik jakby nie było. O ja, świnka zjadła wszystkie, oczy zniknęły.
No tutaj się zbije tą główną, to znikają oczy właśnie. A, chciałam, żeby... On ją zjadł. To jest królowa pajęcza po prawej, chciałam, żeby... O! O, tu są te nasze duchy, ten event, co mówiłaś, że można kiedyś spróbować. Chyba pisali w komentarzach, że to Abigail może coś tam zrobić z tym duszkiem. Aha, to sprawdź, sprawdzam. Jakiś ziomek? Nie wiem, czy to... Nie pamiętam, co z nim, że za nim trzeba było chyba iść i on gdzieś cię prowadził. Nie pamiętam, trzeba by było wybadać temat. Może... Są przy sobie. Możesz na niego kliknąć? Mam assist na nim. You need me to find something? O. Pokażesz mi drogę? Dobra. Ale się ucieszył, ojoju, jak się cieszy. No to prowadź. To idę do ciebie. A to tu? Oj, ale on mnie chyba przyprowadził do domku świnki obok siebie. A nie? Idzie? On idzie za mną! Ale on mówił, żebyś mu coś przyniosła, tak? Nie, on się pytał, czy chce, żeby mi coś pokazał i chodzi za mną. Pająki. Ale... Zobacz, chodzi za mną. Chyba mówił, żeby coś przynieść. Naciśnij na niego jeszcze raz. Mogę go porzucić. Are you showing me the way? Hmm. Niech się cieszy. No. I co, idzie za tobą? Nie, nie, nie. No dobra, to nie wiem, niech idzie za nami. Zobaczymy. No to zobaczymy. Może... Ojej, Abigail ma kolegę. Hmm. Ale mam bandę, no po prostu szkoda, że Groomera nie ma teraz przy nas. Jak to fajnie, że tak łatwo jest mieć przyjaciół. No, kociszopy też możesz dać mu patyka albo trawę i będzie za tobą łaził. Tylko, że czasowo. Ale potrzebuję tutaj paktu, żeby nie, że ktoś mi ich nie będzie potem wybijał na zjedzenie. Pomyślimy, zobaczymy. To trzeba znieść. Kurde, mam 15% tylko kasku. Ja mam 60. Możemy się podzielić na pół. Pobiegam za tobą, a potem założymy mu jak coś. No to możemy. Aha, dobra. Okej, okay, no to zrobiłyśmy planowane zaciemnienie. Aha, bo ty masz tę laskę, dobra. O, słyszę bawołki. Chrapią. Małe się pokazały! Ojej, jakie fajne. Golimy je? Nie, bo nie mam Razora przy sobie. Tylko duże można, ale... Bo ogólnie one mają w pewną porę roku, chyba wiosnę właśnie, taki okres godowy. I wtedy one są agresywne, jak się do nich podejdzie. No tak. Takie czerwone dupki trochę... mają wtedy. Tak śmiesznie zrobione. To rzeczywiście życiowe. No. W sensie ta agresja. Nie wiem, jak taka kobieca. To też widzę. Ale to w sumie ciekawe, że mamy w dwóch miejscach bawołki. O, co to? Jest, słyszę. Stój, słyszę. Tu są, tylko że... Chociaż możesz Abi nasłać. No weź agresywny ją. To w dłoń no. I chodź. A tylko jeden tu jest. O nie! O nie, zakładaj kask! Punia? No. A, bo z niego te wyskoczą o. Te... Zębatki, tak? No, zębatki właśnie. Tylko, że ja nie mam miejsca już. Ja mam. To czysto raz. O, ciepło, tak? Mhm. Szybko to ciepło. Możesz zdjąć kask? Można tego gościa... Można tego gościa zepsuć? Tak. No, marmur właśnie wyleci. Tylko chciałam napalić czymś tu. Dobra, mnie się zepsuł kamień chłodzący chyba już. O. No. No zobaczmy. To... Nie wiem. A wrócimy do bazy sobie. Ja mogę ten marmur podnieść, bo mam. Do Chestera wrzucę. A, właśnie, Chester jeszcze jest. Chester, no, gdzie ty jesteś? Tu. To jest. Podejdę trochę. Wow. Bez kamienia to tutaj kroku nie można zrobić. Tak ciepło? No. O kurczę. To niedobrze. Ale wiesz co? Chyba możemy zrobić kamień. Przecież robiłyśmy prototyp, to możesz sobie zrobić. No tak. Właśnie, masz rację. Ja mam 60% kilofa przy sobie, bo tam kilof jest potrzebny. Ja mam 67. Tylko kamieni mi są potrzebne, 10 kamieni. Nie mam kamieni żadnych. Masz jakieś? 3. Czekaj, to masz 3. Tu są same marmury. Ale to też gdzieś można tu je zebrać. To jak coś, to wrzuciłam marmur do tego. Ogólnie widzisz tą podłogę. Kurczę, tutaj, bo w Don't Starve można wykopywać podłogę. I sobie wtedy układać po swojemu na przykład.
te podłogi można wykopać i przenieść do bazy sobie, można jakąś inną trawkę, no, no można po prostu wykopywać podłogi. A, nie mogę je kopać. A to nie, to musi mieć specjalne narzędzie. Pitchfork jest ci potrzebny. O nie, no zostawiłam pitchfork w bazie, no. Pozbierałam 3 pitchforki. Dobra, kończyłby się już ten dzień, bo tu... Bo za gorąco, nie? No. Ale to stoi na razie przy ognisku, no ja połupię najwyżej. Bardzo szybko na marmurze schodzi kilof. A póki wystarczy na zbudowanie kamienia, to jest okej. I... O. Zaraz, jak zdejmę zbroję, będzie mi chłodniej? To masz na razie mój, bo ja mam dużo... Tak, jak zrobić się trochę chłodniej, no. Możemy już szukać kamienia. No to chodźmy. Ale daję. Świeci wszystko tak po oczach, nie? No. Kolorki nam w ogóle znikają. Jesteśmy takie sepia taka. O, jakie szalone, rozbiegane. Jakie fajne. Na jedną lodówkę mamy Gears. Albo na jednego jeszcze strażaka. Tego gaszącego. No, jedno z dwóch. No. Ale zima nam się już tak... Nie zima, tylko lato nam się tak powoli zbliża, powoli do końca. Nie wiem, czy będzie nam potrzebny jeszcze jeden. Patrzę, gdzie są kamienie w ogóle. Kurczę, to same sianko. Wiesz co, myślę, że one będą na trawniku bardziej. Znaczy na mapie widać kamienie. Tak? Tylko ich tu nigdzie nie ma w pobliżu. Tu jest tylko jeden, widzę. Pod drzewkiem sobie stanę. Teraz mi gorąco już. A to są kamienie. Dobra, tam jest jeden. No nie, to nie jest, to jest kamień. Nie, to są pająki. Nie, kamień. Jest kamień? Białe takie to pająki. Kamień to jest na przykład po prawej mocno. Taki siwy jest. Siwy jest? Masz na dole chyba jest. Jeden na lewo od skrzynki obok tych stawów żabich. Tam jest taki jeden kamień. W drzewach trochę. Na lewo od skrzynki dosłownie, tam kilka centymetrów. A ten, co jest, to co jest nad teatrem, to co to jest? Wejście do jaskini. To nie jest wejście. Nie, wejście do jaskini to jest dziura. To jest zamknięte wejście, nie otworzone jeszcze. Aha, dobra. Dobra. Gdzie był staw żabi? Pod drzewem stoję, to mi przynajmniej mi życie nie schodzi. No właśnie, ja też weszłam... A, głodna... O nie, ja umrę z głodu za chwilę. Dobra, jedz te berries. Gdzie ona się tak zmęczyła, skubana? Biegnę! Życie mi leci, dajcie cień. O, choinka daje. Też ci się kamień zepsuł? Nie, no tobie oddałam mój. To ty powinnaś normalnie móc biegać. Nie mam kamienia. Masz. Gdzie? Nie mam. Musisz mieć. Zwykły kamień mam, nie mam kamienia chłodzącego. Masz. Mam 50% powinien mieć. Tak, ja mam tą skórkę taką. Jak wygląda twój kamień? Dałam ci, wrzuciłam cię do kieszeni. A jest, dobra, ja myślałam, że to są jagódki. Ja stoję pod drzewem niepotrzebnie. Masz, idź, zbieraj kamienie. Teraz ja się chłodzę. Ale to, tak. To trochę minie, zanim ci wzrośnie ta temperatura, więc masz teraz czas. Mhm. Możemy tak sobie zbierać, oddawać sobie. Powiem ci, że zebranie kilku jagódek i kilku marchewek, zjedzenie ich na surowo jest bardzo wygodne w moim przypadku. Nawet nie muszę gotować jedzenia. No możemy iść na prawo po ten kamień. Ja też w sumie z głodu trochę przymieram. Można rozbić wejście do jaskiń, zawsze kilka kamieni wyleci, ale później będą nam przeszkadzały te... Nietoperze, bo one będą się wiecznie tutaj spełniły przy tym wejściu, no. Tylko ja tam nie rozbijam niepotrzebnie. Dobra. Ciepło. Chowaj się pod drzewkiem. Kopię. Dobrze. Rzeczywiście zatrzymuje to. A nie, nawet się chłodzi. A nie, przed wieczór. Dobra. I te kilof mi się zepsuł, no to jeszcze jeden. Ile tych kamieni potrzebowałaś? 10? 10, ja mam 3. Mam 3. O nie, noc się zbliża, a ja nie mam przecież żadnego światła. No, idę do ciebie właśnie ze światełkiem. Ja powinnam się chłodzić przy tobie, jak ty masz ten kamień. Umieram z głodu. Masz, zrób sobie kamień w takim razie. Ja postawię ognisko tutaj zimne, żebyśmy się ochłodziły przed nocą. Jakbyś mi nie powiedziała, że masz tę skórkę, to bym go nie znalazła w tym ekwipunku. No, rozumiem. Kurde, na tym nie można piec. Nie jedz, chciałam gotowa. Muszę postawić tu z boku na chwilę ciepłe ognisko. Na gotowanie? No. Spoko. Chodź tu nietoperz. O, ja mam mięsko, przepiec ci? Poproszę.
No jej, też na mnie to parzy. Potrzebujesz zjeść, czy ten? Mogę zjeść, no. To masz. Pokarmię cię z rączki. Dzięki. Tu jeszcze to zjem, to zjem. Ale to mam bandę za sobą chodzącą, a ja nie mogę. Ojej. Pieczemy królika. Czyje to oczy tu są? Sanit ci spada? Spadło? Oj, jest. Czemu ja stoję przy ciepłym ognisku? Nie chcę cię. A, no masz rację, no. Czyje to oczy? Może po ugotowaniu mięsa. Myślałam, że żaba może. Ale żaby w nocy to... Spaliłam kokon pajęczy. Ale się... Kokon pajęczy, ogólnie te kokony mają poziomy, pierwszy, drugi, trzeci. Jak się zbije, z trzeciego może wyjść też ta królowa pajęcza, ale jak się zbije trzeci, tam jest o wiele więcej pająków oczywiście. Masz jedzenie, jakbyś chciała w ogóle. Możesz się sobie poprzepiekać, jeszcze przy ognisku. No, ziarenka ci tam. No widzę. Jak się zbije kokon na trzecim poziomie, to wylatuje bardzo dużo pajęczyny i kokon. I wtedy można go sobie zaplantować gdzieś na przykład bliżej bazy, żeby nie biegać daleko do pająków. No po prostu w jakim miejscu chcesz na świecie możesz sobie zaplantować wtedy taki kokon. I wychodzą z tego same te pajęczyny? I znowu się rozwija od pierwszego poziomu. Nie, znowu się rozwija normalny taki kokon z pajankami. A. Dobra, ja mam 6 stopni. Patrzę te oczka. Zaraz będzie dzień. No tak. Pochłodzę się trochę przy twoim ognisku. To w sumie jak jesteśmy tutaj... Aha, tu już nic nie ma. Tu już nic nie ma. Tam na górę też nic nie ma. To jest mapa cała? Już? Znaczy na górze jeszcze mamy trochę... Na dole... Tu mamy jeszcze dziury na dole, jako tako. No tu jest jeszcze... No na górze jest trochę rzeczywiście. Myślisz, że tu nie będzie przejścia u góry? Może nie być pewnie, co? Nie, to, wiesz co, tu jest na dole niedaleko dziura do wskoczenia. Możemy w nią wskoczyć, zobaczyć, gdzie nas wyrzuci. Będą. Bo tu widzę, że jest tak, tu już jest krawędź. No trzeba będzie chyba robić, o to jest trzeciego poziomu, po kokon. Po kokon. Tratwę trzeba będzie zrobić i trochę, nie wiem, może popływać. Ale to nie latem. A my tu jesteśmy, o Jezus. No ale coś mi tu nie pasuje. Skoczyłaś w tę dziurę tutaj? No. To skąd mamy brać więcej tych ciuchów na przykład? O, ciekawe, czy wszyscy za mną pójdą. No tam jeszcze wszyscy. Trochę północ jest. Nie wiem, dobra, wracamy do bazy. Dobra, muszę trochę eksplor kwiatków pozbierać. To jest dużo fajnego mięsa. Żab. A właśnie, bo nie upowol... Aha, bo... Gęsiołoś chyba latem zniknął. No. No ale to. Jeszcze nie jeden rok przeżyjemy pewnie, więc nie ucieknął. Trzeba się dobrze przygotować. Teraz mamy trochę marmuru, więc będziemy mogli sobie zrobić marmurowe zbroje, tylko one spowalniają. To będziemy je zakładać na przykład tylko do walki. No dobra. Ale one dobrze bronią. Moja postać... Nie ma moda, który ustawia, że rzeczy wpadają w ten sam slot? No to można sobie ustawić, tylko to działa na zasadzie, że trzeba wtedy chyba prawym klikać i nie możesz później tego przemienić jakoś, to jakoś działa. A. Zbiorę miód. Uj! Sorry. Masz tu... Gdzie to jest? No nie, w rękach mi zgniły kulki. A, to ty mi doładuje. O. Gdzie ta latarka moja tutaj? O nie, trawa znika! A, bo w strażach nie ma paliwa. Kulki? Nie kulki. Glut? Gdzie jest glut? Się... Można glutem. Glut? No, obojętnie, trawą, patykami, drewnem, tylko gluty tego. Chestera mają dobrą wydajność i w sumie nie ma ich do czego zużywać, więc... Ale nie robi się z nich leczącego czegoś? Z glutów nie. Z glutów nie. Glomera. Nie. Z tych takich pająkowych glutów się robi leczonko, można robić. Jurko. Tam też jest pająk. O! Nie padł. Ja idę się troszkę ochłodzić i idę pozbierać kwiatki, bo... No bo tak. Mało sanity, bo jeszcze zawsze namiot mamy, można sobie pospać. Można, ale mam pół, więc kwiatki mi dosyć szybko podbiją, tylko... Tylko nie zbierz tych pod naszymi pszczołami. No, dlatego idę w drugą stronę. Bo nie będę miotku robić. Co mi tutaj na... Coś mi się wydaje, że mi coś mi na ekranie miga, czy... A jak tam twoje sanity?
A 90 chyba, że to przez tego ducha. Na 120. Nie jest tak źle. O. Gdzie możemy 3? Co my tu mamy? Aha, tu mamy nic w tej skrzynce. Króliki. Co mi można by było wysuszyć? I za zbieranie marchewek też by mogło rosnąć to sanity. To też jest roślinka. Jakie drzewa mamy pousychane, w ogóle jak to źle wygląda. No. To prawda, wyglądają tak smutnawo. Idę na marchewkę, idę na kwiatki. A ja pościnam trochę drewna. Tylko nie wystarczy mi nie pochodnie, tylko siekiery. W sumie też mogę pozbierać trochę jak coś. Gdzie jest mój toporek? Się zepsuł wziął. O, zaczynają rosnąć. A to co za melodia? A mnie się normalna muzyczka włączyła. Co tam znalazłaś? Mnie jakaś cyrkowa. O! Halo, zsuńcie się, bo nie... No! Zasłaniacie mi Chestera. Chester też jest pełny. Pyk. No to dobra, dalej. Co ja mam w kieszeni zbędnego? A to przy ścinaniu drzew ta melodia idzie. Wiesz co, no, tak się włącza i wyłącza jakoś tak, jak sobie chce. Suspicious. No, teraz można popodnosić wszystko i znowu dużo szyszek. O, znalazłam wreszcie więcej kwiatków. To jest tą całą zgnilizdą. Z glizdą zrobimy, bo trochę się uzbierało. Aha, no i mamy te dwie zębatki. Teraz czy robimy kolejną lodówkę, czy robimy... Ale my miałyśmy na lodówkę te zębatki zbierać, czy my chciałyśmy jakiś sprzęt? A lodówkę chyba. Na pewno na strażaka na przykład jeszcze jednego, żeby nam się to nie zajarało, ale lato się już w sumie kończy, więc... Chyba nie jest to taki must have jakiś mocny. Jaka cisza się mnie zrobiła. Letnia cisza, wieczorna. No. O nie, noc. A w sumie to mam już tą. Nie to! Nie to ognisko podpaliłam. To ognisko ma być. Załóż kask. Abigail zniknęła, gdzie ona jest? Za drzewem się schowała. Dobra. W sumie tu 20 patyków chyba mi wystarczy. Szyszki też możemy tu trzymać. Później się zbieram szyszki, żeby je posadzić. Pajęczyna, co my tu mamy? Mięsko. To susz. Mamy jeszcze coś do suszenia? Nie mam latarki, jeszcze mam. No, czym ja się tu potknęłam? Wcale nie jestem od domu. Daleko? Nie, zaraz obok. Ja muszę zrobić jakieś jedzonko. Raz, dwa, trzy. Trochę kwiatków pozbierałam, ale chyba niewystarczająco ogólnie jako tako. Mówisz, że w lecie nie sadzimy drzew? Lepiej? Nie no, można posadzić. To jeszcze jest wypełniacz, to jest wypełniacz. Mięsko. Można zrobić tak? Można. Bo ja mam 8 na jedzenia. Dobra. 8 tylko? No. Kamyczek? No, rzeczywiście. Też w sumie ten kamyczek jest bezpieczniejszy w lodówce. W lodówce chłodniej to go włożę. Ja. Ale nam się brzydko psują te kulki, no nie wierzę. Bardzo. I te do jedzenia to były na życie i na sanity też. Możesz je zjeść, jak tam masz jakąś potrzebę sanity czy życia. No, sanity mam. Co jest na sanity, mówisz? Tam w tej lodówce te takie worki. Worki. W tej drugiej, tutaj w tej. Ten, no stale jest, ale trail mix. No dobra. Akurat mi na sanity było potrzebne. Dobra, ciepło. Co my tu... Dobra, musimy popatrzeć, co możemy sobie fajnego jeszcze pobudować, bo w sumie mamy taki ubogi ten nasz obóz.
to prawda. Możemy sobie zrobić złote narzędzia. One mają o wiele większą wytrzymałość, tak swoją drogą. Jasne. W sumie mamy coś złotego, jakby nie było. Co ja tu jeszcze mam z gratów do bazy? Do schowania. Nic, bo te rzeczy trzymam. Zrobię sobie niewidzialną siekierkę. Zobacz. Mam w ręku niewidzialną siekierkę. Wystaje ci zobacz. Ten. To te szczypce, to te szczypce. Jest kurka. A te manekiny mogłyśmy zrobić w sumie. Właśnie, no ma rację. Czy musimy sobie zapisywać powolno, no. Po prostu. Dwie pajęczyny, dwie deski. Pajęczyny mamy, to akurat jest nie problem. I deski, deski się zrobi. W sumie. A to nie. Tylko ja go zostawię na razie jakby tak w kieszeni wykraftowanego, postawimy go sobie chyba tam koło tego teatru, nie? Myślę, że tak, bo tam od razu rzucimy te manekiny. To ja wrzuciłam do skrzynki tutaj, ale można go zabrać, jakby nie było. Co można? A, strój, no. Ze skrzynek zanieść. Tell animal would like to try your hand at a pillow battle, co? Glove of challenge? Co to jest? Glove of challenge. A czemu nie mogę tego zrobić? Jest narysowane, że... I fear this beyond... Co? Me at this time. Huh? Że co? Wow, co to za kamyk? Co tam robisz? Z każdego koloru kamienia szlachetnego można zrobić jakiś taki kolorowy kamień. Nigdy tego wcześniej nie widziałam. W ogóle jest pełno rzeczy, o których... Tutaj na przykład jest w ogóle... Another survival knows how to craft this. Oto pewnie inna postać. A bo ja mam wpisany man. Nie chcę mieć wpisanego man. Co to jest na przykład? Price tickets? Biletki? Kupony? Kelp pillow armor. Co to są za rzeczy? O, słoik. A my mamy ten słoik. Tylko, że to jest chyba przywoływaczka. Mamy pusty słoik. No, skądś tam nam poleciał. Chyba w tej skrzynce był wtedy. Tylko, że to jest chyba jakaś przywoływaczka. Ile tu jest rzeczy? O! Włosy można robić z wełny. O, tego jak kiedyś nie coś, było. To ja mam jeszcze ten, do leczenia coś, co daje 20 życia i w sumie to bardziej mi jest potrzebne niż tobie, rzeczywiście. Można robić Abigail's Flower w razie, by się zgubiło, tylko jakiś Morning Glory jest potrzebny, nie wiem, co to jest. No właśnie, co to jest? Też na to patrzyłam poprzednio. Czemu mi gorąco? A, bo mój kamień jest w ogóle w lodówce. A ja mam skórkę do kwiatka Abigail w ogóle, to jest ciekawe. O! Teraz wygląda jak taki czerwony... No, ja mam taki fajny nostalgic. Takie różowe płatki ma, ale też trochę zielonego. Co my tu dekoracje? Mamy? Nie. Wszystko. Po kolei można by sprawdzić. Transmute meat into morsel? A tu też jakaś inna postać chyba tylko może to robić. A ja mam Ghost of Honor skórkę. O, no widzisz. A miałyśmy sprawdzić też, co tutaj ta miotełka. Ale nie mamy teraz płatków. Czy masz jakieś płatki kwiatkowe? Nie, zjadłam. Płatki zjadłeś? One dają życie chyba. O, możemy zrobić wędkę. Nie, czekaj. Zrób taką wędkę. Wędkę mamy. Ale tu jest jakaś inna wędka, bo to nie jest ta freshwater fishing rod, tylko sea fishing rod. O, to do słonej. No właśnie, jestem ciekawa, czy to może być na przykład tutaj taka? Tutaj, no. Cast. Wow! Ale to może... Ale wszystkie ryby odpłynęły. Właśnie nie wiem, czy jakaś przynęta jest potrzebna? Zobaczę, czy można zwykłą tutaj zrobić. Zjedzie. Zwykłą można w pondach na pewno łowić. O, a tu jest... A mogę robić fish. Nie. Nie mogę. Rybki, chodźcie tu. Łuwa, nie! Dawać mi ryba. No, coś do ciebie płynie. A nie, to do ciebie płynie, a nie do haczyka. Bo nie mam żadnego... Też nie mam żadnej przynęty, zanęty. A trzeba? No, chyba tak. O! No to co na tym powiesić? Nasionko? No i sobie poszło. No są dwa sloty właśnie. Jest na haczyk i jest na jakby taki ten, jak on się tak to się mówi, nie spławik. Spinning? Taki... No jakiś taki coś tam. Jak zarzucasz wędkę i przyciągasz do siebie z powrotem, to jest chyba spinning, jeżeli się nie mylę. Że tak ciągniesz po wodzie, że wygląda, że się rusza.
dobra, mówisz napełnić trochę tego, tak? Mm, mogę mięso tu rzucić. A jest moc. Nie. A masz nasionko jakieś? O, tu leży. Nie, gdzieś tu leżą, no. O, mogę nasionko. Mogę nasionko. O. A jak je użyłaś? No bo moja wędka jest inna, moja wędka ma sloty. To moja, aha, to może moja w ogóle nie potrzebuje, tak? Nie, nie, twoja nie potrzebuje, twoją tylko zarzucasz do ponda i ona od razu... Dobra, gdzieś tu był pond niedaleko nas, gdzie on jest? Nawet na mapie nie są chyba zaznaczone, są takie małe. Są, są. A, chyba nie wszystko. I co masz? Nie wiem, reeluję. O! Bye Freya, the little... Co? Nie już... Pękła! O nie! Ale ja chcę jakieś nasionko. Chester, masz jakieś nasionka? Kurde, a może na gluta mogę? O właśnie, Chestera muszę wyciągnąć. Chester, chodź tu. Mi, nasiona proszę. Tyle tych nasion, a może na miód? Do Chestera. Nie, to by było głupie. Gdzie my miałyśmy schowane zębatki swego czasu? Gdzieś, nie? A, obojętnie. Naprawdę nie mam żadnych nasion? A może na, nie wiem, jakieś warzywo? Jedno nasionko jest w tej skrzynce. Tu nie, na grzyba? Ostatniej tutaj. To już na biorę. Grzyba. Patrzę, czy na lód, na szparaga, na mięso z potwora, na kulki. Umieram z głodu. W ostatniej skrzynce jest nasionko, mówisz, tamtej? A bo ja chyba tam wrzuciłam, bo stwierdziłam, że będziemy tu zbierać. Aha. Idę łowić. Dobrze. Idzie nam łapa brzydka, chodź tu, siu. Gdzie są te ryby? Poszły spać. Idzie łapa też i tu. Nie widzę tych ryb w nocy. No w sumie. Pasowałaby nam jeszcze jedna skrzynka. To drewno jest potrzebne, mi zostało 6. Mam 12, ale jakbyś tu postawiła, bo masz tą fajną skórkę, więc... To zrób, bo 3 deski. 3 deski, dobra. Czyli tu walczę z łapą. O, tu są ryby. Dobra, to jeszcze raz próbujemy. Piu! I... Mam cię, ciągnę! O, brak... A, są. Ciągnę! Wo! Snapped my life! Snap. Znowu mi urwała! Może to jakoś trzeba z wyczuciem? Nie umiem łowić ryb. O, 3 deski. Proszę... Czekaj. Tu nadal obok poproszę, bo potrzebuję takiej samej uciekamy, skrzynki. Uciekamy, 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 uciekamy! Idzie ten gnojek niewidzialny. Słyszysz go? Nie, nie trzeci cię ekran? Nie, nic. Nie trzęsie ci się ekran? Nie, o teraz zaczął, w tej chwili, jak to wyszły te ślady. A mi się trząs, może masz w opcjach, wiesz, trzęsienia zmniejszone albo wyłączone. Mogę mieć, bo ja to tak nie lubię, jak mi się... Chociaż nie! Ja tylko blood wyłączam, zazwyczaj. Ciekawe. No to będę cię ostrzegać. Dobrze. A saniki mi trochę spada, zaraz sobie... Nie wiem, jak wiecie, jak łowić ryby, to ja poproszę wskazówki, bo może coś robię źle. Możliwe, że to trzeba pociągnąć, poluzować, a nie tam ciągnąć jak na chama. Nie wiem. Wędkarzem nie jestem. Ale my się w tym momencie tutaj pożegnamy, zaplanujemy sobie może co będziemy robiły na przyszły odcinek, bo jest tego tyle, że nie wiadomo, co się wziąć. Dokładnie tak. No, także mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bajo! Jaho!